Przechodzimy do 10. ostatniego punktu porządku obrad, to jest oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś z Państwa chciałby jakiś komunikat przekazać? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, z głosem internautów w kwietniu tego roku zostaliśmy, strona dzielnicy 6 Bronowice została ogłoszona najlepszą stroną dzielnic Krakowa. W konkursie udział brało 17 dzielnic, dzielnica trzecia miała w momencie rozpoczęcia konkursu stronę w budowie. W konkursie udział wzięło ponad 7 tysięcy, blisko 8 tysięcy internautów, z czego na Bronowice zostało oddanych 1815 głosów, więc świetny wynik. Drugie miejsce zajęło Podgórze z ilością głosów 1521. No i daleko, daleko dalej za nami 699 głosów uzyskało Stare Miasto. I tutaj chciałam serdecznie podziękować zarządowi za systematyczne i dokładne przygotowywanie informacji, które aktualnie i w szybkim czasie znajdują się na stronie internetowej, w gazecie. Jest to bardzo dobra polityka informacyjna, którą doceniam. Dziękuję. Ja też chciałbym pogratulować Komisji Informacji i Promocji. Muszę powiedzieć, że z każdej strony otrzymuję piękne sygnały, chociażby nawet od pani Anny Rydel, która, no, że tak powiem, jest zachwycona tą stroną i szybkością umieszczanych materiałów. Także apeluję do Państwa, jeśli macie jakieś ciekawe materiały, które chcielibyście umieścić na stronie, to bardzo proszę o kontakt z przewodniczącą Komisji Informacji i Promocji. I niech ta nasza strona żyje i dostarcza radości naszym mieszkańcom. Bardzo proszę. Jak przeglądam ostatnio internetu, widzę, że internauci mają duże poczucie humoru. No ale w każdym razie pytanie jest jedno. Skąd, czy kto organizował ten? Portal Nasze Miasto. Czyli ten sam poprzedni plebiscyt, tak? Mamy najlepszego radnego dzielnicy tego, tak? Przy czym, ja, no właśnie, to wszystko jasne. Portal Nasze Miasto sobie zapomniał, że zamieścił wówczas radnych z poprzedniej kadencji, chciałem zaznaczyć. No ale to jest taki właśnie jakość tego portalu. Czy to tak, na początku, ale to było wyprostowane i zmiana była natychmiastowa. Faktem jest, że parę dni tak było. Czy jeszcze jakiś komunikat? Bardzo proszę, pan Marcin. Samorząd miasta Krakowa uchwalił ilość koncesji na sprzedaż alkoholu w mieście na poziomie 2500 koncesji. Każda taka koncesja przynosi miastu około 30 tysięcy złotych rocznie. W sumie to jest 75 milionów w skali miasta. Pragnę jednak zauważyć, że w związku z funkcjonowaniem tych 2500 sklepów całodobowych w Krakowie, tysiące mieszkańców czują ogromny dyskomfort z tym związany. Samorząd nie jest chętny tych koncesji cofać, jakby z oczywistych względów. 75 milionów to jest bardzo dużo pieniędzy. Niemniej jednak chciałbym zauważyć, że ci mieszkańcy te 75 milionów przepłacają swoim dyskomfortem, swoimi nieruchomościami, które też w jakiś sposób mogą przez to tanieć. I dlatego chciałbym, aby przez ten pryzmat popatrzeć też na potrzeby infrastrukturalne tych mieszkańców. I tutaj odwołuję się do mieszkańców Krzywego Załuka, którzy właśnie taki sklep mają w swoim otoczeniu. Od kilku lat proszą o zrealizowanie pewnych inwestycji infrastrukturalnych. Plany już są gotowe. I być może chociażby z tego względu, że dokładają się tym swoim dyskomfortem do budżetu miasta, warto byłoby z nimi teraz porozmawiać. I tym bardziej, że ostatnio na spotkaniu z budżetem, w sprawie budżetu partycypacyjnego również wygłaszali te swoje potrzeby. To moja uwaga, dziękuję. Ale może ona być już niezasadna, dlatego że jak pan wie, panie Marcinie, została cofnięta decyzja na sprzedaż całonocną w tym miejscu. To jest jedna rzecz, że ten argument może paść. Co prawda właściciel się odwołał, tak? I teraz Wydział Spraw Administracyjnych czeka na to, jakie będą decyzje. Także może każdy argument panu padnie, w sensie takim, że już... Mój argument jest efektem przemyśleń po dzisiejszym spotkaniu z panią prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego i to udało mi się poznać mniej więcej mechanizmy, które funkcjonują w zakresie przyznawania oddzielenia koncesji. Tak, oczywiście, ta koncesja może być odebrana i kolejnego dnia nowy podmiot w tym samym miejscu rozpocznie działalność z nową koncesją, więc
Ja nie mówię, że ta koncepcja zostanie odebrana, ale wiem, że już będzie kolejna, więc boję się, że mój argument nie upadnie, dlatego wracam na spotkanie. Dziękuję. No, natomiast, nie, natomiast no, to no, byłoby coś nowego, tak? Że rozumiem to tak, że tam, gdzie jest klet jakiś stałonocny, to jak jest chodnik, nie wiem, dziurawy, to przynajmniej, żeby wymienić, naprawić ten chodnik, czy jest na jakieś tam długości. No pewnie trudne byłoby to do zrealizowania, no ale, ale myślę, że to, można się temu przyglądać i dyskutować na ten temat i próbować dążyć. Ale nie rozumiem, dlaczego trudne do zrealizowania. My tu podejmujemy decyzję między innymi o tym, jak no, będzie miał być wyremontowany, czy jest nie. Myślę, że z tego to, że to 2500 tych podmiotów, tak? Całodobowy. Podzielmy to. Nie, nie, ja to zacząłem mówić w skali miasta, ale przeszedłem do problemu lokalnego. I mówimy o tym lokalnym, czy o problemie krzywego zaułka, czy mieszkańców ale problem krzywego zaułka już był poruszany wielokrotnie. Jeśli będzie prawomocna WZ-ka, przystąpimy do etapu realizacji, to znaczy się projektu, plan wieloletni, projekt, budowa, tylko no, wytrzymajmy to ciśnienie, tak jak mówię, i poczekajmy na prawomocną WZ-kę. Ja jej nie widzę. A jak będzie, to siadamy, zastanawiamy się, na pewno nie zrobimy to, bo to jest tak szeroki zakres robót, że nie zrobimy to w jeden rok. Jeśli będzie na przykład w przyszłym roku, to spokojnie nasza rada może podjąć uchwałę i związać przyszłą radę, powiedzmy uchwałą na zasadzie, że robimy projekt w 2015, w 2016-2017 przez 2 lata, a może na 3 lata w rozbiciu krzywy zaułek, bo, no, bo to będą duże pieniądze. Jeśli mamy 800 tysięcy, powiedzmy na wszystkie drogi, chodniki, przebudowę, remonty, no to można sobie odpowiedzieć na pytanie, no, ile tam się uda zrobić z przebudowy, z parkingiem i z tymi wszystkimi bocznymi. No może, może 2 lata, czy założymy, że... Czyli jedno rzecz, że pan przewodniczący dalej nie wie, że ta WZ-ka na drugi etap już jest na pierwszy. Pierwszy to pewnie już ja, ale to jeszcze... Ale to jest pierwszy właśnie. Czy jak doświadczenie komunikacji życia, aby ktoś państwa... Pierwsze 2 są już. No jeden jest zrealizowany, a drugi już jest zrealizowany. Nie, nie są zrealizowane 3 miejsca parkingowe, posadzone są tam te drzewa i krzewy i ludzie nie chcą tam miejsc parkingowych. Koniec kropka. No, o czym my mówimy? Nie będziemy mówicie państwo rzeczy nieprawdziwe. A przepraszam, tak? Ponieważ często spotykamy się z takim argumentem, że mieszkańcy chcą miejsc parkingowych, mieszkańcy nie chcą miejsc parkingowych. Ja proponuję takie rozwiązanie. Organizuję spotkanie, na którym poinformuję mieszkańców, że każdy, kto przybędzie, będzie głosował za tym. Głosował za tym, czy chce tam miejsca parkingowe, czy nie. I wynik tego głosowania uzna pan jako wiążący. No, ale w kwestii spornej, czy chcą to zawsze tak, ale w zasadzie to zawsze tak, tak się dzieje, że no, my nie idziemy naprzeciw mieszkańcom. No, demokracja polega na tym, że większość zadecyduje za mniejszość. Tak było z organizacją ruchu na ulicy Kamernia za Rudawie. Był projekt, koncepcja została zrobiona, przedstawiona, pieniądze wyłożone. Okazuje się, że dyskusja była tak zażarta, że prawie ludzie sobie skakali do oczu. Ostatecznie głosowanie zadecydowało, że projekt idzie na półkę, tak? Więcej było przeciw niż za. Koniec kropka. No jedni wyszli smutni, inni zadowoleni. Jeśli pan zorganizuje takie spotkanie, ludzie przybędą, bierze się, że tak powiem, opinię w formie tak czy nie, będzie wiążąca, wydaje mi się, dla rady, tak? To jest dobry kierunek i jak się dobre postępowanie. A jaka, przepraszam, jest w tej chwili wiążąca, skoro na nasze pytanie, czy ma pan jakiekolwiek dokumenty, które potwierdzają, że większość ludzi nie chciała miejsc parkingowych, a mniejsza chciała? Pan mówił, że nie ma pan takich Tak, na spotkaniu, które pan Marcin zorganizował, gdzie prezentowaliśmy właśnie tą koncepcję rozbudowy, dyskutowaliśmy z mieszkańcami, których to dotyczyło. Ja nie wiem, to nie byli wszyscy mieszkańcy, ale na tym etapie ta grupa mieszkańców, która się zebrała wokół mnie i dyskutowaliśmy o tym odcinku wjazd do bloku 13,
powiedziało, nie chcemy mieć parkingu przed oknami. Ale chcą mieć przed oknami sąsiadów, tak? Nie mielibyśmy mieć w ogóle parkingu. Panie przewodniczący, ale jest pytanie jedno, jest zasadnicze, ilu było mieszkańców na tym terenie? Proszę, nie pamiętam już teraz. Proszę, ale nie konkretnie, pana Marcina, proszę pytać. Wiążące. Proszę pana Marcina pytać, on organizował spotkanie. Ja tylko wiem, to wiem. Oświadczenie komunika. Oświadczenie komunika, nie dyskusja. Szanowni Państwo, oświadczenie komunika. Ale to może być przynajmniej mieć w oświadczenie komunika. To jest, bardzo proszę. Od oświadczenia zadam pytanie do tego. Oświadczam, że pytam. Oświadczenie jest niekompletne. Ilu mieszkańców było na tym spotkaniu? To nie było spotkanie poświęcone temu tematowi. Na zaproszenie był inny temat, więc nie odwoływamy się do tego spotkania. Tylko proponuję zrobić kolejne, gdzie jasno będzie informacja, co jest tematem, co będzie tematem spotkania i nawet na zaproszeniach umieszczę projekt tego. Koncepcja, która jest opracowana właśnie. I wtedy będziemy rozmawiać ten temat, bo do tej pory nie było spotkań dedykowanych pod ten temat. Przepraszam bardzo, były oczywiście nie ze wszystkimi, ale z niektórymi spotkaniami mieszkaniowymi były, nie jedno spotkanie było robione. Moje ukrainy były. Ja nie wiem, co pan robi. Były, no ale ja właśnie informuję. Były. Panowie, proszę się nie pójść. Zadam pytanie takie o znaczeniu generalnym. Czy tego typu metoda będzie bardziej upowszechniona i będziemy przyjmować jako standard, czy pytamy mieszkańców, co chcą, aby się działo na fragmencie ulicy, czy całej ulicy, przy której oni mieszkają? Ale dla mnie to jest standard, zawsze standardizuje. Czyli jeśli ja zbiorę sąsiadów z ulicy Balickiej, którzy absolutnie nie chcą tam mieć dworca przesiadkowego, pan przewodniczący uzna to za wiążące? A chce pan budować tam dworzec? Nie, chcę, żeby go tam nie było. On jest nielegalny, co więcej. I chciałbym, żeby Rada Dzielnicy podjęła jakieś czynności w kierunku eliminacji tego dworca. I to będzie wolą, o ile ja się dobrze orientuję, przynajmniej 90% mieszkańców. Z ulicy na Głonie i ulicy Balickiej. Jakby pan zauważył, to dzielnica podejmuje starania, podejmuje pewne działania. Zauważył, i również zmiany do studium. Jeśli chodzi o zagospodarowania przestrzennego, jest już koncepcja, nie opracowana i wdrażana. Czy ta metoda będzie szerzej? Ale panie Bogdanie, jeśli chodzi o dzielnicę, to z 880 tysiącami złotych pan chce dworzec wybudować? Nie, chcę go zlikwidować, to jest proste. To jest nielegalne, panie przewodniczący. Ale mamy to na piśmie. Ale pan przewodniczący nie wie, że ten dworzec jest. Ale panie przewodniczący, ale ja się mamy tak na serio, zupełnie jednej rzeczy przy takich sytuacjach, ci zrobi dokładnie ta sama szopka, co przy Zielonym Moście. Nic z tego po prostu nie wyniknie. Dla pana to szopka, dla mnie to poważny problem. Oczywiście, że jest problem, tylko mówię z problemu, zrobi się przez sposób, w jaki sposób załatwiany jest do przyjęcia. Po prostu. Bo problem w istocie jest bardzo poważny. Komunikat jakiś, oświadczeń? Jeśli nie widzę, w takim razie ja mam kilka komunikatów, chociaż już wcześniej już nie informowałem o tym. Jeśli chodzi o Bydgoszcz, połączone z piknikiem integracyjnym organizowanym w okresie do miastu niepełnosprawnych Kocham Kraków z Zajemnością, odbędą się 25 maja na obiektach Klubu Sportowego Bydgoszcz Kraków. To jest sobota, w godzinach od 11 do 22. Chętnych do pomocy przy organizacji tego pikniku zapraszam o 6 rano w sobotę do Klubu Sportowego Bronowianka. Jeśli chodzi o 2 czerwca, dni otwartym w Klubie Kultury Mydniki już mówiliśmy. Jubileusz 9 czerwca. I oczywiście, tu już też dobrze mi pan Jacek przypomniał, że musimy się też przygotować na dni otwarte magistratu, które również odbędą się 2 czerwca i tradycyjnie pewnie stoisko będzie wystawione, ale jak otrzymamy informację od Kancelarii Rady Miasta, to zajmiemy się tym tematem 2 czerwca, tak? Tak, 2 czerwca, wtedy kiedy jest też otwarty. Od 10.45 do 17.00, także prosiłbym tak sobie jakoś ustawiać czas na te dni, żebyśmy mogli zaprezentować się również w magistracie. I szanowni państwo, ostatni komunikat, kolejna sesja odbędzie się w dniu 13 czerwca o godzinie 18.00. Zamykam ostatnią sesję Rady Dzielnicy 6 Miasta Krakowa. Dziękuję państwu za udział.
sesji.